Siema, z tej strony Major, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale, jaki jest Farming Simulator 22. Na samym wstępie chciałem Cię prosić o zostawienie subskrypcji, łapki w górę, dzwoneczka, będę nabrał z każdym kolejnym filmem. I zaczynajmy. Od razu przejdźmy, kontynuuj. Może taki średni poziom, kontynuuj. I tutaj nowa mapa Elmerek. Out Bejelerola. Elrengrad. Elrengrada bym raczej nie chciał, ponieważ był w 19 i ta mapa lub ta mapa. Bardziej bym się skłonił ku tej mapce, więc czytajmy po prostu w tą mapkę. No i co? No i jakiś czas po premierze mam tą grę. Udało mi się ją zdobyć. Owszem, będzie po angielsku, bo ja tak chcę. Nie dlatego, że po prostu nie chcę, żebyście zrozumieli, czy coś po prostu chcę. No, chcę, żeby była po angielsku po prostu. Start. Tutaj tworzymy postać. Może weźmy sobie. Niech to będzie taka postać. To mi to bez różnicy, jaka fryzurka. Nie wiem, może niech to będzie. O, bardzo ładnie. Select. Escape. I mam mapkę. Spójrzmy, gdzie jesteśmy. Dobra. Spójrzmy, gdzie jest gospodarka. Widzę, że gospodarka jest tutaj. Spoko. Okej, dobra. Teraz. Gospodarka jest tutaj. Kupmy to pole. Jedno. I drugie. Teraz wejdźmy do sklepu i kupmy mały traktor. Niech to będzie ten Zetor. Też nie wiem, czy to jest sens, ale. Może niech to będą te opony. To nie. Silnik, obciążnik. Dobra, niech będzie obciążnik. Nie. Kupujemy, kupujemy. Okej, pierwszy ciągnik kupiony. A chciałbym mieć dwa. Jeżeli się najpierw kupię to, co chcę. Kupiłem jeden ciągnik, teraz kupmy jedną przyczepkę. To jest jakaś przyczepka. No to. Niech to będzie ta. O, w sumie opon nie mają z tego. Więc możemy wziąć taką, jaką jest. Teraz kupmy kombajn. Jak będzie to ten, no bo w sumie no, trochę bez sensu będzie kupować kombajn, który będzie drogi. I details. Boy. Okej. No i co? No i siewnik. To są siewniki, tak? Czy mi się wydaje? Dobra. Tak czy inaczej, na razie weźmy. Mamy milion. Czekajcie, i teraz spójrzmy na mapkę. Tutaj mamy gospodarkę, a my jesteśmy gdzie? Tutaj, więc mamy bardzo blisko do gospodarki. Dobra, teraz czekajcie, skręcę sobie tutaj. Może tutaj coś będzie ci fajnie chodziło. Okej, dobra. Wejdziemy sobie spokojnie. Powiem wam tylko tyle, że to jest moje pierwsze jakby spotkanie się z tą grą. Oczywiście już przed nagraniem tego odcinka uruchomiłem na chwilę, żeby po prostu no poznać tą grę. Dobrze jadę? Nie, źle jadę, sorki. Żeby tą grę poznać, to po prostu uruchomiłem na chwilę, żeby poznać numer sterowania. I tak długo nie pograłem, natomiast no lepsze to niż nic. Dobra, jedziemy z powrotem po prostu, no. Ta gra jest dla mnie nowa, więc w sumie ogólnie jest nowa, bo dopiero kilka dni temu wyszła. Więc myślę, że wy też jesteście tą grą zaciekawieni. Jak ona wygląda, co jest, jaka jest. Rozumiecie, o co chodzi. Trochę cicho jest, ale no,
Wolę, żeby ta gra była cicho, niż żeby mnie później o prawa autorskie YouTube posądził, bo to nigdy nic nie wiadomo. Dobra, dojeżdżamy do celu. Też. A dobra, bo ja głupi jestem i wyłączyłem tempomat. Zmniejszyłem sobie tę prędkość tempomatu. Dobra, i teraz wjeżdżamy na farmę. Dobra, spoko. Jeżeli starczy mi miejsca, bądź, czy ogólnie pieniędzy mi starczy, nie miejsca, do tego, aby kupić sobie jeszcze pole, czy coś tego tego jest, to wtedy normalnie biorę i kupię inne rzeczy. Ciągnik, żeby był nie tylko ten, tylko jeszcze inny. Dobra. Tutaj jest podpięcie. Chyba jest, ale coś w sumie nie wiem, dlaczego nie wziąłem ze sobą przyczepy. Mój błąd, przyznam się. Dobra. No ale no. Chyba podjechałem trochę. Dobra, może się by tu udało chodzić, to by było super dla mnie. Info. No niestety szkoda trochę. W tą stronę? Nie, w tamtą stronę. Okej. Bierzemy tempomat. I na hura. Jedziemy. Sobie. Dobra. No. Powiem wam tylko tyle, że ja się zawsze zastanawiam, jak. Czy może nie zawsze, od czasu, kiedy no. Ogólnie jak dowiedziałem się, że będzie możliwość sterowania ręcznie, to zastanawiałem się, jakie to będzie sterowanie, jak to się będzie sterować. I teraz, no, muszę wam powiedzieć, że teraz muszę po prostu, no, dowiedzieć w ustawieniach, co, jak ja steruję, no bo jest tutaj mnóstwo nowych ustawień, naprawdę jest ich mnóstwo. I to nie jest tak, że oj, tylko tak myślę, naprawdę jest ich mnóstwo, o. No, jestem ciekawy, jak to Giant Software czy poprawiło ono grę, czy nie. Znaczy, no, grę, no, chodzi ruch uliczny, no bo podobno miało poprawić, a czy poprawiło tego, no, jeszcze nie wiem. Chociaż patrząc, że się za nami auto jedno wlecze, to można stwierdzić, że poprawiło. Tylko no, tą pracę tej kamery by mogli też trochę poprawić, żeby nie było tak, że jak na przykład wchodzę tak do kokpitu i wychodzę z kokpitu tak, to żeby tak dalej było, to wolałbym, żeby to było trochę inaczej, ale trudno, nic nie zrobię. Dobra, znowu do sklepu wchodzimy i kupujemy teraz Cultivators. Ten. Mamy ten 5-metrowy. 66 koni. Dobra, niech będzie ten 2,5. Czemu po prostu? No bo nie mamy najmocniejszych ciągników, to jest największy problem. Może to? Chociaż szczerze, może to będzie lepsze, no bo teraz cyk. I co tam jeszcze było? Mamy kultywator, mamy siewnik. No to teraz może jeden ciągnik dodatkowy by się przydał. Jakiś potężny, 200 tysięcy, no. Może nie stąd, z takich średnich pojazdów. Czy ten ciągnik? No nie wiem szczerze. O, ten ciągnik sobie wezmę, tylko ile on kosztuje? 101 tysięcy. Chociaż szczerze, no nie wiem, czy będzie to dobry pomysł, no. Dlaczego? Może weźmy sobie też jednak z tego tył, no bo dlaczego, no bo sami wiecie, że naprawdę tutaj w tej grze jest ciężko, więc myślę, że weźmy sobie z obciążnikiem. O, czyli to by. Dobra. Ale to myślę, że sobie
Rejestrację zrobię poza odcinkiem. Kup, kup. Okej, dobra. Dlaczego po prostu nie chcę? Dlaczego nie chcę po prostu, żeby tak było? No bo zrozumcie jedną rzecz, czekajcie. Ja tutaj czegoś nie robię. Chociaż szczerze, no. Dobra, weźmy sobie. Dobra, okej. Jadę w tą stronę, w dół, tak, w dół jadę. Jedziemy sobie spokojnie. To oczywiście Massey Ferguson bez obciążnika, natomiast nie zamierzałem mu zakładać obciążnika, bo po prostu nie czułem takiej potrzeby, ale czuć tą prędkość, czuć, że jest od razu lepiej. Czuć od razu, że jedzie szybciej. Może sobie jeszcze dokupię jeden ciągnik, żeby to po prostu było w miarę dobrze. Żeby to w miarę szybko jeździło. I to już trwa, ten odcinek. 11 minut, więc myślę, że... Nie... No, poprawiło się ten prędkość ruchu zawieszenia. Dobra. X. F1. Dobra, rozłóżmy go. V. B. A. No nie gadaj, A. I taki mamy problem, że teraz nie możemy tego brać. No to trochę słabo. Wrócę, powiem wam tak, wrócę jak będę już mógł to siać. Dobra, jestem z powrotem, mogę już siać, więc zaczynajmy. Więc niech mi pracownik już zacznie siać. Dobra, sieje mi pszenicę. A czy ten ciągnik tak słabo jej pracuje? Nie mam pojęcia, czemu tak słabo pracuje. Nie wiem, może dokupić jakiś mocniejszy albo coś. Wejdźmy do sklepu, kupmy ciągnik jednak średni taki. To nie będzie ten, no bo jest ma najmniejszą. Nie. Ale nie, to nie będzie. Kup, kup. Mamy trzy ciągniki. Tego ten Massey Ferguson jest odpowiedni do tego, do pracy. Dobra. Czekaj, stop, źle podjechałem. Kupiłem się na tym ciągniku i źle podjechałem. Ja oczywiście na nam serię z drugą stworzę. Tylko po prostu potrzebuję czasu, kiedy aż mody wyjdą, ale to za jakiś miesiąc, dwa, trzy. Nie wiem, kiedy jeszcze. Na pewno możecie być pewni, że seria z Farming Simulator nie będzie ciągle. Będzie raz na... Ja bym na waszym miejscu liczył, że ona się raz w tygodniu pojawi. Dobra, tam? Nie, tam, dobra. Nerki na ten kaszelek mały. No ale czuję, że ten Massey Ferguson może mi się tutaj bardzo pomóc, bo nie jest jakiś słaby czy coś. Może kosztował te 100 tysięcy, ale no jednak daje mi jakąś pewną moc, pewną siłę. Dobra, skręcamy na gospodarkę. By tutaj gospodarka była. A zatrzymajmy się. No. To mogę powiedzieć, że czuć to, że biegi, że są biegi naprawdę. Czuć to, że są biegi. Tego się jedynie mogę nacieszyć.
Będę musiał obczaić, jak się na klawiaturze zmienia, bo no jednak nie zamierzam jeździć na automatycznym, bo to trochę dla mnie no nie jest za fajna. Nie. Q. Okej. Ten ciągnik ile? No, trochę mu tu już zostało jeszcze do tego, żeby. Ale. Myślę, że może po prostu wezmę i odłączę ten ciągniczek, bo on jest troszkę chyba za słaby do tego, więc. Podjedź. Dobra. Niech się cofnie. Zobaczymy, jak sobie ten ciągnik poradzi. Myślę, że powinien sobie poradzić bardzo dobrze, bo ma odpowiednią ilość koni, natomiast by tak poradzi, trudno mi to powiedzieć, naprawdę trudno mi powiedzieć. Ja tak patrzę, no to ten ciągnik musi sobie poradzić. Dobra, okej, okay, V. A dobra, jejemy. Zatrudniłem pracownika. No i bez najmniejszych problemów sobie ten ciągnik daje rady. Taki bez jakichkolwiek problemów. I tu się rozgrywa. No myślę, że 16 minut. No to myślę, że w tym odcinku pierwszym początkowym to by było na tyle. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jak mówiłem na początku, jeżeli Ci się odcinek podobał, zostaw łapkę w górę, ale subskrypcję zostaw obowiązkowo. Dzięki za oglądanie i cześć!